No hej, z tej strony Nasty i dzisiaj troszeczkę spokojniejszy filmik i na sam początek chciałem powiedzieć tylko tyle, że nie wstydzę się tego, co powiem w tym filmiku i tym samym chciałem powiedzieć dlaczego. Dlatego, że jednak są to rzeczy, które były kiedyś i które się zmieniły, a dla mnie w życiu najważniejsze jest to, co jest teraz, to, co jest w tym momencie i to, co się zmieniło. I dla mnie właśnie najpiękniejszymi rzeczami w życiu są zmiany i nie to, co było kiedyś. Nie warto jest się przejmować tym, co było kiedyś, tylko warto jest przejmować się tym, co jest teraz i warto iść tą drogą czasu teraźniejszego, bo po co zamartwiać się tym, co było kiedyś? Nigdy wam się to nie opłaci, bo przyszłości nie zmienimy. I właśnie dlatego nie wstydzę się tego, co powiem w tym filmiku. Okej, zacznijmy może od tego, że jak zaczynałem nagrywać tamten początek, który widzieliście przed chwilą, to byłem chory, zaczynała się w sumie moja choroba i w sumie wyłożyłem się od razu i dlatego była taka przerwa w filmikach, ale okej, nie szkodzi. W międzyczasie zmieniło się u mnie tylko tyle, że byłem u fryzjera, jestem rudy i to w sumie tyle. Teraz przechodzimy do właściwej części filmiku. Okej, ostatnio mam już taką pastę niepowodzeń, że nagrywałem to już dwa razy, tak naprawdę do trzech razy sztuka i normalnie pamiętam już na pamięć ten komentarz, także dostałem ostatni komentarz o treści. Czyli z normalnego gimba stałeś się jebanym pedałem, w nawiasie normalnym typowym gimbem. I w sumie chciałem się tego na ten temat wypowiedzieć, dlatego że w sumie to jest taki dosyć temat sprzeczny, bo gdzie mi do typowego gimba, gdzie ja zazwyczaj staram się wypowiadać w miarę normalnie, staram się wam pomóc i nie robić tego w ten sposób, żeby kogoś obrażać, żeby mówić o sram, o spierdolę się, ale wy jesteście nienormalni, nie hejtuję jakichś dzieci w internecie, bo dla mnie to naprawdę jest sprawa żałosna i coś takiego mi się nie podoba i naprawdę ja nie rozumiem, może nie tyle co przejął mnie ten komentarz, bo mnie takie komentarze nie przejmują, ale bardziej mnie przejęło to, jak można pisać takie rzeczy po prostu upuszczane na wiatr. Bo to, co przed chwilą powiedziałem, ja od samego początku kanału nie miałem takiego zamysłu, żeby robić jakieś challenge, coś takiego. Na początku w sumie troszeczkę coś tam robiłem, ale jednak coś czułem, że to jest nie tak. I stwierdziłem, że nie, że postaram się zmienić to, co robię na moim kanale, na coś lepszego, na to, żeby pomagać wam, żebyście wy się dobrze czuli w tym, co robicie, żeby doradzić wam trochę. I dla mnie to jest dobre i dlatego nie rozumiem, że ktoś wyzywa mnie, że zachowuje się jak gimp. Bo naprawdę jest to coś sprzecznego ze mną, z tym jak ja się zachowuję. I no oczywiście, jasne, jakieś takie challenge raz na jakiś czas, żeby się pośmiać, jasne, bo jednak jest to kanał taki lifestyle'owy, wiadomo jaki daily vlog, coś takiego. Ale jednak nie chcę robić, że tak powiem, takiej trzody na tym kanale, żeby zachowywać się dziwnie i żeby obrażać wszystkich i tak dalej. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. A po drugie to, że z normalnego chłopaka stałem się typowym pedałem. Takie wyzywanie mi odpowiadała dla mnie też jest w ogóle niesamowitą w ogóle sprawą, bo powiem wam, że kiedyś to było tak, że wyzywanie odpowiadała i byłem grubym pedałem, a teraz jestem chudy, to już w ogóle jestem niesamowitym pedałem, bo co, bo noszę rurki i jeszcze najlepsze jest to, że noszę rurki takie sobie po prostu spodnie, tutaj z dziurami, tu coś takiego, bla bla bla. Powiem wam, że to tylko po to, żeby wyglądać estetycznie, czy na zdjęciu, czy na filmie, bo nie wstydzę się tego, że wyglądałem na przykład tak, jak wychodziłem ostatnio do szkoły i to nie jest dla mnie nic złego, nie wstydzę się tego, wyglądałem też ostatnio tak właśnie wyszedłem na dwór i to też nie jest nic złego, tak wychodzę bardzo często i to nie jest dla mnie żadnym wstydem. Powiem wam, że właśnie tak to u mnie działa, że jak chcę się ubrać jakoś tak bardziej estetycznie, to jest albo żeby nagrać dla was film, albo do jakichś zdjęć na Instagrama, czy jakieś takie moje prywatne bardziej sesje. Wtedy lubię się ładnie ubrać, nawet do szkoły nie widzę takiej potrzeby, żeby ubierać się jakoś niesamowicie, bo to tylko szkoła, a tak samo jeżeli chodzi o ubiór, no to jest to tylko i wyłącznie ubiór. Dla mnie liczy się to, co jest w środku, a nie liczy się ubiór, bo co mi kogo obchodzi, jak ktoś jest ubrany, gdy ktoś potrafi mieć naprawdę cudowne wnętrze. Jasne, można się czasami wystroić, zabawić się z tym ubiorem, żeby ładnie wyglądać, ale jednak no wydaje mi się, że nie jest to zupełnie ważne. Tak samo wyzywanie mi odpowiadała w tym momencie, wyzywanie mi odpowiadała, gdy byłem gruby, wyzywanie mi odpowiadała, gdy byłem gruby. To jest naprawdę sprzeczne, dlatego że pamiętam, że byłem wyzywany odpowiadała i w gimnazjum, byłem gruby, miałem troszeczkę grzyweczkę, miałem też pedalski głos, słuchajcie sobie teraz. No hej, co tam was słychać? No i w sumie co z tego, że miałem taki pedalski głos, jak już mówiłem w innych filmach, że jakbym mógł, to bym to zmienił, a że nie mogę, staram się z tym utożsamiać, staram się, żeby ten głos to był dla mnie taki znak rozpoznawczy. Takie wyzywanie mnie odpowiadała, wydaje mi się, że jest zupełnie bez sensu. Właśnie to jest coś takiego, że na początku kanału byłem gruby i było, że jebana świnia, gruba spedał, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie tych komentarzy, ale było coś takiego. Teraz schudłem, to jestem po prostu pedałem. No,
Nie wiem po prostu, co się z tymi ludźmi porobiło. Tutaj właśnie widać, jak ludziom się nie dogodzi. Jesteś gruby, jesteś pedałem, jesteś chudy, jesteś pedałem. Piszą mi, czy masz zamiar schudnąć. Oczywiście miałem zamiar schudnąć, mówiłem to w filmach, że mam zamiar schudnąć, schudłem. Teraz jestem już w ogóle niesamowitym pedałem. A mówcie sobie, co chcecie, mogę sobie być i pedałem. Mnie to naprawdę nie rusza, zwłaszcza, że większość tych komentarzy jest pisane przez osoby, których niku w ogóle nikt w żaden sposób nie potrafi rozszyfrować, naprawdę. I to jest najlepsze, że taka osoba nawet nie potrafi podpisać się pod swoim imieniem i nazwiskiem. Bo ja lubię, naprawdę lubię czytać krytykę, ale żeby ta krytyka była jednak konstruktywna. Żeby mi ktoś napisał, że robię to źle, że to mógłbym zmienić, żeby było lepiej, żeby na przykład mi się lepiej prowadziło ten kanał. Wtedy rozumiem, wtedy naprawdę rozumiem. Ale takie puszczanie słów na wiatr, nie podpisywanie się swoim imieniem, nazwiskiem, nie, dla mnie to nie jest nic fajnego, serio. Tak jak mówiłem, za czasów gimnazjum miałem pedalski głos, grzyweczka tutaj była w pewnym momencie też był irokez taki, wiecie, mega do góry. Pamiętam wtedy, że żeby mieć takiego irokeza, naprawdę musiałem jak najdłużej nie myć głowy, załóżmy 2-3 tygodnie nie myta głowa, to już jest irokez po prostu niesamowity, jak najwyższy i po prostu obrzydliwość level hard. Wtedy nikt nie wiedział w ogóle, jak układam te włosy, dla mnie to było, im dłużej nie umyję głowy, tym lepszy irokez. A jak zdarzyło się, że musiałem już umyć tą głowę, to wtedy nie, chodziłem załamany, że w ogóle nie mogę sobie ułożyć włosów, coś takiego. Teraz coś tak zastanawiam, że ja nie wiem, że ja nie wiedziałem, że istnieje lakier czy coś takiego, no chyba tak właśnie myślałem. I tak samo było z tym, że na przykład miałem lekcję na godzinę 8:00, do szkoły miałem na tyle blisko, że wstawałem, załóżmy sobie, o 7:50. Dosłownie wstawałem, zakładałem spodnie, na przykład spałem w bluzce, ewentualnie nawet spałem w ubraniu. Dosłownie ubierałem się, wrzucałem książki do plecaka i wychodziłem. I to było tyle z mojego przygotowania do szkoły. A tutaj mówią, że stereotyp pedała to myje się, dba o siebie, maluje się czy coś takiego. A ja co? Wychodziłem z domu przepocony, brudny, w ubraniach po prostu kilkudniowych i co? Nic! Nie wstydziłem się tego. I tutaj właśnie nasuwa się to, czy ja się tego nie wstydzę. Dlaczego mam się czegoś takiego wstydzić? To było, to minęło. Dla mnie ważne jest to, co jest teraz. Ja cieszę się zazwyczaj z takich rzeczy, które są w tym momencie i które teraz sprawiają mi radość dzięki temu, że to się zmieniło, że to, co kiedyś było, zmieniło się na lepsze, że teraz jest dobrze, a nie, że kiedyś było źle, że kiedyś źle się zachowywałem, że kiedyś miałem zachowania na gimba, bo naprawdę w dawnych filmikach miałem takie zachowania na gimba. A teraz już jak widzicie, no nie wiem, jeżeli jest jakiś śmieszny filmik, to coś tam się pośmieje, coś takiego, ale jednak nie przeklinam, nie hejtuję innych ze względu na zachowanie, na wygląd, coś takiego. Nie wiem, co się porobiło na tym YouTubie. Tak samo ten jeden wielki pościg, nie wiem. Ja naprawdę nie mam zamiaru ściekać się o subskrypcję ze wszystkimi. Po prostu będę sobie szedł swoją drogą, nikomu nie będę przeszkadzał, nikomu nie będę hejtował. Kiedyś ja mam naprawdę taką wielką nadzieję, że będę wyżej niż inni. I wtedy ja im pomacham z góry. Że zobaczcie, tym, że zakładaliście sobie za przeproszeniem kondoma na głowę, zaszliście daleko, a teraz jesteście po prostu w załamce takiej, że jakieś nastolatki się z wami uganiają. No naprawdę, ja pomacham mi z góry i powiem, o widzicie, a ja tylu osobom pomogłem, a na dowód tego będę miał mnóstwo wiadomości, maili od was, jak to ja wam pomogłem, jak to ja wam uświadomiłem wiele rzeczy, bo naprawdę, jak ja czytam te komentarze, to mi się robi miło, że uświadamiam wam tyle rzeczy i bardzo mnie to uszczęśliwia, serio. Także wydaje mi się, że wypowiedziałem się na ten temat, który chciałem. Pamiętajcie, bądźcie dobrymi ludźmi, nie obrażajcie wszystkich. No i zaraz taki, że był to taki spokojniejszy filmik, to nawet mi się nie chce robić tego mojego takiego, wiecie, papa. Także, no jeżeli się podobało, to łapki w górę. No i trzymajcie się tam, nie puszczajcie. No i papa. Oh, I go solo, I'm making my way home, I'm making my way. Pamiętam właśnie, że żeby mieć takiego irokeza, to musiałem jak naj... Pies. Tak, ty.